Cześć, witajcie, ja jestem Peszymiec, a to jest kolejny, już szósty z serii Carcassonne odcinek na moim kanale. W tym odcinku przyjrzymy się czwartemu dużemu rozszerzeniu do Carcassonne, temu, które nosi nazwę Wieża. To rozszerzenie nie jest adresowane dla wszystkich. To rozszerzenie, podobnie jak trzecie rozszerzenie, nie przypasuje wszystkim graczom, dlatego nie polecam go wszystkim. Pierwsze dwa rozszerzenia są dla wszystkich i każdy powinien je kupić. No dobra, nie powinien, ale na pewno nie będzie żałował. Natomiast trzecie i czwarte to są rozszerzenia agresywne, które powinny kupić osoby, którym zależy na grze agresywnej, którzy całą grę sobie przeszkadzają i tak dalej. Wtedy te rozszerzenia im się spodobają, natomiast rodzinom, takim z młodszymi dziećmi, albo takim, którzy po prostu sobie nie przeszkadzają w czasie gry, to nie są rozszerzenia dla nich i lepiej w ogóle po prostu ich nie kupować, niż żeby potem stały na półce albo były w grze, ale totalnie nie były używane. No, a z tym rozszerzeniem jest taka sprawa, że dla starej edycji nigdy nie zostało wydane w Polsce. Więc ja na przykład posiadam edycję skandynawską. No, ale natomiast do nowej edycji jest już wersja polska wydana, więc... No, ale tak naprawdę to w niczym nie przeszkadza, że jest wersja skandynawska, bo instrukcje z internetu można pobrać i wydrukować sobie. Więc w sumie nie sprawia to mi żadnej różnicy. Pudełko od dodatku wygląda tak. Nie jest ono takie jak typowy pudełko od dodatku. Jak widzimy, jest dłuższe. Jest tak długie jak pudełko podstawki. Wiąże się to z tym, że musi mieć więcej elementów zawierać. No i mamy instrukcję w językach skandynawskich oraz taką wydrukowaną w języku polskim. A zawartość samego dodatku to 18 nowych płytek terenu z wieżą, albo takim podstawą wieży, 30 żetonów wieży oraz taka wieża na płytki. Ta wieża na płytki działa, możemy jej użyć zamiast woreczka z dodatku numer 2. Umieszczamy w niej płytki w tych tutaj przegródkach. Ma dość dużą pojemność. Zmieści na pewno wszystkie dodatki, te większe, razem z podstawką, chociaż w sumie nie wiem nawet. W każdym razie trochę tych płytek zmieści i można jej użyć do przechowywania płytek właśnie. Przed rozpoczęciem rozgrywki każdemu z graczy rozdajemy odpowiednią ilość żetonów wieży. Przy dwóch graczach w grze jest to 10, każdy dla każdego, przy trzech 9, przy czterech 7, przy pięciu 6, a przy sześciu graczach jest to po 5 takich elementów wieży dla każdego gracza na początku gry. I teraz nowe możliwości. Kiedy kładziemy płytkę w swojej kolejce, to mamy z tym dodatkiem mamy 4 możliwości. Po pierwsze, postawić na niej pionka, tak jak to było w podstawce, wszystko klasycznie. Drugą możliwością jest, żeby element wieży postawić na dowolnym takim rozpoczętym, no nie rozpoczętym właściwie, że to nie wieży, żeby rozbudować wieżę o jeden. Kolejną możliwością jest, żeby powiększyć już istniejącą wieżę o kolejny element w taki sposób. A czwartą możliwością jest to, żeby postawić pionka na górze wieży. Tutaj jest tak, dzięki tej wypustce to się idealnie pasuje. I tym samym zakończyć rozbudowę tej wieży. Ale do czego w ogóle służy rozbudowywanie wieży? Rozbudowywanie wieży służy do brania cudzych pionków w niewolę. Załóżmy, że tutaj niebieski ma swojego pionka. Kiedy postawię tutaj wieżę, w swojej kolejce zamiast kładzenia pionka postawię sobie taki element wieży tutaj, to ta wieża ma taki zasięg. Tutaj, 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 tutaj. Taki krzyż na jedną kratkę. Jak zbudujemy tutaj drugi element wieży, to ten zasięg powiększa się dotąd, i dotąd. Na ukos nie bierze. Kiedy gracz, który postawi tutaj trzeci element wieży, jeżeli oczywiście będzie chciał, bo to nie jest żadna obowiązkowa akcja, może wziąć tego niebieskiego pionka do siebie w niewolę. I wtedy gracz niebieski nie może z niego korzystać najzwyczajniej w świecie. I co taki gracz niebieski musiałby zrobić, żeby odzyskać tego niebieskiego pionka? Ma kilka możliwości. Po pierwsze, w sumie ma dwie możliwości. Albo może zapłacić graczowi, który wziął tego pionka do niewoli, 3 punkty. Wtedy po prostu jemu się zabiera 3 punkty, tamtemu graczowi się dodaje 3 punkty. I ten pionek wraca, ale nie na planszę, tylko do rezerw tego gracza. A druga opcja jest taka, żeby wziął pionka tego gracza w niewolę i wtedy automatycznie następuje wymiana tych zakładników.
Jeżeli natomiast widzimy, że ktoś nam tutaj buduje wieżę, żeby naszego pionka wziąć i on jest dla nas ważny, bo na przykład jest w dobrym mieście, to wtedy możemy zablokować rozbudowę. W tym odcinku już by było na tyle. Jeśli się Wam spodobało, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, czy zostawić pozytywny komentarz. A na następny odcinek z serii Carcassonne zapraszam nie za tydzień, bo jest Wielki Tydzień i w Wielki Czwartek nie będę wysyłał odcinków. Natomiast za 2 tygodnie, po Wielkanocy, wyślę już 2 odcinki z serii Carcassonne, na które Was serdecznie zapraszam. Do widzenia.